Cześć! Tu Kurt! Tak! Stałem się goblinem! Razem zjebany głos! Ej, nie mogę nagrywać parę dni, ale już jestem, wszystko w porządku. Także wracamy do gry. Kolonizacja postępuje, Hiszpania, dalej nam się wpierdala, czyli wszystko po staremu. Idea grup do wybrania, którego wcześniej nie wybrałem i nikt nie powiedział, jak ją wybrać, więc wybiorę się sam, wezmę offensive i tyle. Tak, worek zatrzymałem wciąż wysoki. Wcisnęliśmy, ugryźliśmy w całych irokezów naraz, co daje jakieś 500 over extension dla irlandzkich szmat. No może przesadzam, no ale ze 160% mają. Także będą mieli tutaj tyle buntów, że się zesrają, a ja razem z nimi, bo będę próbował im pomóc. Mamy Irlandię. Już nie Leinster, już jest Irlandia. Wszystko się zgadza. 3000 manpowera. Co by tutaj jakoś przysłać, kto to wszystko ogarnie. Myślę, że na razie tutaj stał nie będę, ponieważ zaraz tutaj wyskoczy jakiś bunt 50 tysięcy i mnie zniszczy, więc se tam postoję, zbiorę troszeczkę się do kupy i wtedy tutaj przyjdę i będę kasował te wszystkie bunty, które zaraz tu się zaczną pojawiać. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że tak będzie. Irish Canada, Irish West Indies. Okej. Tych stąd raczej zabierać nie mogę. A tutaj co się dzieje? Czemu tutaj stoisz? A tutaj nic nie ma. A on tutaj dopiero leci, okej, wszystko jasne. Zatem trzeba będzie pierdolnąć jakieś wojsko. Czy mogę walnąć wojsko moich ludków? Nie mogę. Mogę tutaj. Ale to bez sensu. Szybciej będzie. Popłynąć. Raz. Dwa. Trzy. Weźmy statki. Któreś były statki moje. Popłyniemy tu. Weźmiemy troszeczkę więcej wojska. Wrócimy tu. I będziemy gotowi na wojnę. Właściwie to nie na wojnę, tylko na buntowników. Ale na jedno wychodzi. Właściwie to z buntownikami jest jeszcze gorzej, bo mają... Oni mają w dupie... A już 13 tysięcy bunt, kurwa. Mają w dupie manpowera i po prostu trzaskają tym wojskiem ile tylko chcą. Bez ograniczeń. Trochę czasu minie, zanim ja zdążę tam dorzucić jakieś posiłki. Zwłaszcza, że marne 3000 nie poprawią sytuacji. Fuck. Attach to transport, my dear. Wciśniemy ich tam. Co, już zajęli? Co to kurwa, szturmem poszło? Fa. No żebym to ja mógł zarządzać tymi kurde terenami, to chociażby się wziął jakiś harsh treatment i byłoby okej. 24, o Boże. Jak można mieć takie ryzyko buntu? Albo to misjonarzy wpierdolić, co za debil. Nie możesz najpierw skupić się na robieniu korów, dopiero później robić misjonarzy? A jeszcze overextension. No tak. No ja mam worek zaszczyn. A, worek, tak, dobra, overextension. Już powinno mi się worek zaszczyn z overextension. Już wszystko wiem. Rzeczywiście trochę wypchnęliśmy za dużo i będą mieli poważne problemy. Chętnie im pomogę. Chodźmy od razu tutaj. Tymi też od razu tam drygniemy. Już tu jesteśmy. Świetnie. Tamto już oblegają, to też bardzo miło. tysięcy. Dobrze. Chyba nie będę mógł dorobić teraz więcej. Nie będę dorobił więcej, potrzebujemy powera. Trzeba będzie ich regenerować, tak? No, więc weźmiemy... Czy już ich zaatakujecie, czy nie? Tak, oni się do niej przyłączyli? Nie przyłączyli, ale... Ale idą, dobrze. Tak się rozwiązuje takie problemy. Zostanę tutaj, pomogę wam w tym. Mogę zrobić assaulta. Chyba nie ma sensu. Są duże straty, mogą być potencjalne, a na razie nie ma takiej potrzeby.
Okej. Co mam zajęte? No idzie nieźle, idzie nieźle. Może nie bez problemów. Przecież przy takim ryzyku buntu, jakie to jest, to się dziwię, że jeszcze nas nie zasypali. Okej. To znaczy tak. Dobra. To jest tak. Zostaniemy w największej prowincji, która ma dojść do największej ilości prowincji. Przecież może to Eri ma najwięcej. A dobra. I... Poczekam, aż oni to wszystko pokorują. Czyli w ogóle korują cokolwiek? Korują. Dobrze. Są kory. Tu, gdzie nie ma misjonarzy, to są kory. Zatem w porządku. Może faktycznie dorobię jeszcze trochę wojska. I też od razu przyślę tutaj w razie czego. Bo na razie nie sądzę, aby Anglia w ogóle chciała mnie zaatakować. Weźmy jeszcze kawalerię samo. Piechoty mamy dużo. Okej, nie mam komunikatu na to, żeby ktoś zaatakuje, czyli bunt wybuchnie, więc lepiej będę patrzył tutaj. Native Simulation in Antigua. Cóż tak mam zarabiam? Myślałem, że zarabiam więcej. Mam 42. No. Dobra, okej. Wojsko się porobiło. Tylko statków jeszcze nie ma. O! Wyskoczyły dranie. Mają kurde dowódcę 4-2. Skąd buntownicy mają takiego dowódcę? Wygraliśmy, ale straciliśmy... A, nie tak wiele. Dawać trochę tego woja. A czy wy widzicie tę prowincję w ogóle? To jest jedna prowincja. To jest jedna prowincja. Ja poproszę Diplomatic Power. Tak. To można by zmieścić, kurwa, w Europie. No właściwie tego nie można by zmieścić nawet w Europie. O tak, może to ujmijmy. To by się rozciągało od Francji, kurde, po Smoleńsk. Ta tutaj na wysokość by się nawet nie zmieściło, także... Trochę duża prowincja pojedyncza, no. Chyba największa w tej grze, jaką kiedykolwiek widziałem. Native Simulation in Bahamas. A dalej jakoś wolno idzie. Governor dies. Biorę dyplomatów, bo mam nadzieję, że to przyczyni się jakoś do ich kolonizacji. Znaczy do tego, żeby oni zaczęli kolonizować. Bo nigdy tego nie robią. Co? Czy oni naprawdę chcą przypłynąć tędy? Co to kurwa się dzieje? Niech ktoś mi to wyjaśni. Zaraz zobaczymy, co się stanie. Bo to jest trochę... What the fuck? O, no dobrze. To ma sens. Random New World, proszę bardzo. Okej. No dobrze. Ja nie będę protestował. Rozwojcie ich zanim tam dojdę? Bo tak. No to dobrze. To wracamy na swoje pozycje. Po co w sobie znowu samą kawalerię? Chyba trochę przesadzam w ten sposób. No ale... No niech tam sobie jeszcze tak będzie. Trochę to może kosztować, ale spoko. Leader Shock się bardzo przyda.
8,5 równe 8,7? Wow, dobra, rzeczywiście przesadzam. Może jednak cofnę jednego. Zrobię zwykłą piechotę zamiast tego. Przeżyjemy to jakoś. Chyba wydaje mi się, że jak się nastawi budowanie jakiejś jednostki, to jeżeli przerwę w trakcie, to odzyskam tylko połowę kosztów. Straciłem z 10 dukatów na tym. Ale nie będę się przejmował groszami. Właśnie się przejąłem. No cóż, ale jestem kłamcą. Zatem... chodźmy tutaj wszyscy do stajenki. Do Eriny lepiej. Jakoś mało tych buntów. A, okej. Okay. Uderz w stół, nożyce się odezwał, jak to mawiali ludzie, którzy znali jeszcze to powiedzenie. Może powinieneś zaatakować od razu? Nie, to wytrzyma jakiś czas. Wolę z pełną siłą napierdalać, wtedy mniejsze straty będą. Okej. Okay. 10-6 to już jest siła, z którą trzeba się liczyć. Co to było? Dlaczego w trakcie walki nagle doszli kolejni buntownicy? Jezu! No to weźcie! Jeszcze przegram to przez to! No miałem 16 tysięcy! A oni mi nagle, kurde, z 10 do 19 dobili. W defensywie. No to nie jest poważne, tak się nie powinno dziać. Teraz zanim mój mentor odzyska to, co ja tutaj miałem, to sobie z nim walczył. Okej. Kurde, no od razu wbiję tam, żeby wam pomóc, żeby ich zniszczyć, bo sami sobie nie poradzicie. Ale kurwa. Tak się nie robi. Wygraliśmy to, oni zniknęli. Okej, okay, ale to, no... Fuck. Dobrze, że oni mają jakieś wojsko. Jak się jeszcze jakoś zbijecie, żeby na nich tam wskoczyć. Chętnie wam wtedy pomogę. Gdzie widzicie? Tam nic nie ma. Może wam pokażę przykład, żeby na tych iść. Pójdziecie? Idą. Dobrze, tylko ja pójdę 19, a nie do 24, trochę za późno. 23, 24, tak lepiej? Okej, okay. Okej. Okay. To powinno być dobrze. Może nie będzie zbyt dużych strat. Świetnie. Dobijamy ich. Okej. Okay. Tylko tamto, co mi wtedy zrobili, to widzicie, miałem 16 tysięcy, nie miałem 16 tysięcy. Ponad połowa wbita. A, kolejny buncik. Chodźcie tutaj, chłopaki, chodźcie. To trzeba zrobić porządek. Ja bez was tutaj nic sobie nie poradzę. Zwłaszcza, że to są wasze terytoria, to wy powinniście tym zajmować, a nie ja. Ale znajdźcie laskę pana. Nie tu, tutaj. Gigantyczne straty mamy. Ej, no tragedia trochę. Ja stąd spierdalam, wiecie? Ja się muszę wycofać troszeczkę. Przez jakiś czas nie będę walczyć. Antigua self-sustaining, dobrze. Wypójcie już na piechotę. No, chodźmy tutaj w Antigua, świetnie. Kuraka ja już mam. Skąd miałem kurakao? Czy może oni kolonizują? Nie, może ja to zrobiłem, nie pamiętam. No to chyba Sand Kids trzeba będzie zrobić. Miałoby to sens. Okej. Okay.
No i przydałoby się zrobić jakieś budynki do manpowera, bo inaczej będą problemy. Kasy mam sporo. Armory nie mam gdzie ustawić. Czemu to w ogóle jest wymienione? Aha, tutaj mogę. A bo to jest moja jedyna prowincja, to nie ma jeszcze kolonialnej ściany żadnego. Okej. Nie będę go tam robił na razie, bo Karaiby mają pierwszeństwo. Poszło w chuj kasy. Ale może jakiś manpower zyskałem, bo 176 każdego miesiąca zyskiwać, to jest tragedia. To jest jakby być kurde Indianami. Okej, zyskaliśmy to jeszcze. Global Trade Power też bardzo dobrze. Będzie można wreszcie zająć się technologią. Jesteśmy strasznie zacofani. Mam nadzieję, że oni tutaj zdążą jak najszybciej te kory porobić. A, są kory. Jest parę korów. Kor. I... tu jest kor. I tu jest kor. Tutaj nie ma kora. Okej, czyli brakuje im kora już tylko w tym miejscu. Wszędzie indziej kory już są. Ryzyko mu to wciąż istnieje. Ale nie takie duże. Tutaj dlaczego jest takie duże? Active Missionary przede wszystkim. Intolerance. No, okej. To już nie będzie tak źle. Z najgorszą falą buntów sobie poradziliśmy. Troszeczkę tutaj postoimy, aby zregenerować wojsko. A potem... Mogło być dużo gorzej. Ej, to może minąć naprawdę sporo czasu, zanim ja będę mógł zaatakować Anglików. Bo ja z tym manpowerem, to zanim ja zrobię jakiekolwiek wojsko. To ruski miesiąc minie. Już, kurde, ruszyli Hiszpanie. Sukinsyny. Trzeba cisnąć tutaj w takim razie. Albo tutaj. No, tutaj. A, i te tutaj Bahamasy też zaraz pójdą. Okej. Anglia. No, a ja Shire coś robi. Głupie ćwoki. I teraz nie mam na co wysłać, żeby... bo tego nie odkryłem. Gdzie jest mój... tutaj był taki pan. Trzeba będzie to odkryć. Idziemy tutaj. No nie będę tutaj jeszcze nikogo wysłać na to, ale... to nie szkodzi. A, to jest dwa. To już jest inny kolonia region. Tak. No to San Martin w takim razie. Pójdziesz tutaj, po czym przejdziesz tutaj. Ty z St. Kitts to pójdziesz jednak tam. A ty z Bahamas pójdziesz na St. Kitts. Okej. Technologia. Najgorzej teraz widzę, jesteśmy dyplomatycznie przez to, że dwa ideasy po kolei robiliśmy. No, trudno. Wow, i tutaj też już robią. Też Hiszpania? Tak. Co mają i to, i to. A stan będą mogli Ottawę cisnąć. Kurde! Potem pójdę tutaj dalej. Kurde, oni mają za dużo tych dyplomatów. Wy macie... Spanish Ideas. Oni... samo to im daje kolonistę, czyli oni mają 4 kolonistów, a nie 3. To w tym wszystkim jest najgorsze. Czyli po tym trzeba będzie albo cisnąć w dół, aby wybrzeże zająć, albo tutaj wnętrze im poblokować jakoś. Myślę, że prędzej wybrzeże. Stabilność, kurwa. Chciałbym sobie jeszcze zwiększyć, ale te punkty... punkty. Nie macie tutaj problemów? Chyba nie.
Miło. Jeszcze tutaj skończycie, już wszystko będzie w porządku. Jeszcze tutaj trochę zostaje to wojsko na jakiś czas, ale... Ale niedługo zabieramy to na kontynent, znaczy właściwie to na wyspy. Żeby postraszyć trochę Anglików, że nie jestem taki bezbronny, jak się wydaje. A widzicie teraz, tutaj to Irish West Indies. Jest odcięte. Chociaż nie, nie jest. Znaczy tędy może mogę sobie przejść, więc nie jest aż tak źle. Myślałem, że będą musieli pływać dookoła. Ale jednak wszystko się zgadza. Zrobimy 18, o kurwa, niezły jestem. Zwiększymy wam to jeszcze? Nie, na razie nie. Teraz jakbym walczył z Anglikami, to chyba zacząłbym cisnąć w najemników. Żeby to jakoś wygrać. Jaki to jest region? Czy z Florydy? Eastern America. A. No spoko. Tu już nie będzie problemu. Oni mają sami z siebie wojsk 721. 10 tysiączków. Nie, to nie jest dużo jednak. No a jeszcze tu zostanę. Tu już kory jest? Jest. Mają kory na wszystko. Ryzyko buntu poznikało. Nie, dobra, poradzę sobie. To spierdalamy. Żeby było bliżej od razu, to przejdę tutaj. To jest 31. No to przejdę tutaj. Przy okazji stąd zabierzemy te 7000. Ile nasz statek pomieści? Zabierzemy się na kontynent. Żeby w tym nie było Anglii, proszę. W tym jest, kurwa, wszystko. Zaraz, niech troszeczkę czasu minie. Zobaczmy, z czym walczycie. Hungary, Province, Savoy, Burgundy. Oddzielnie Francja. To ty mnie wzywasz do tego, co jest Francja, czy do czego, tego, co jest Burgundia? Do tego, co są Węgry, okej. No to w porządku. To accept. I teraz moje stateczki, te ja bym się nie trochę bał. A nie, Francja! Kurwa! Trochę przyjebane. No dobra. Moje statki muszę się schować w takim razie. Muszę tutaj się schować, teraz będzie szybciej. I teraz mam problem, bo jeżeli Anglia mnie zaatakuje w tym momencie, to jestem w dupie, bo Hiszpania nie będzie chciała mi pomóc. A Francuzi z samą Hiszpanią wygrają, zwłaszcza, że Hiszpania nie ma tej żadnego wojska, całe trzyma tam. O, trudne sprawy. O, Hiszpania przy... O Jezu, Hiszpania jest we grzech. Commonwealth. Jest w Austrii. Co tu się, kurwa, dzieje? A, to jest oddzielna wojna. Dobra, Hiszpanię masz w dupę. Nie wiem, czy powinienem się cieszyć, czy smucić. Przede wszystkim powinienem unikać przeciwników. Żebym ja przypadkiem był akurat w wojnie przeciwko Hiszpanii, to już by mi się bardziej opłaciło w tej sytuacji. Jeżeli Hiszpania dostaje na lądzie tutaj wpierdol od Francji, Burgundii, a ja bym mógł zająć sobie te kolonie, to by było już elegancko. Ale to niestety nie jest takie proste. Idziemy po resztę mojego wojska. O chuj! No i widzicie. Widzicie, jak to wygląda. Czy ktoś mi pomaga? Jest Hiszpania, ale to mi nic nie da, a oczywiście Francja w tym wypadku nic nie może zrobić, więc jest tylko Hiszpania po mojej stronie, która ma wpierdol od Francji. Czyli ja mam wpierdol! Ho, 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 ho.
Ja nie wiem, słuchajcie, jak rozmawiać teraz z tymi Anglikami. Co ja mam z nimi zrobić? Spierdałem na Western Isles. I tak dostanę w pierdol. Nie mam manpowera, nie mam wojska. On miał 22 tysiące. Czemu Hiszpania musiała wdać się znowu w wojnę z Francją? Przecież oni mają taki wpierdol. W związku z tym ja mam taki wpierdol. Anglicy mają, kurwa, 36 tysięcy? Więcej niż 36 tysięcy. Ja nie mogę nic z tym zrobić. Gdyby jeszcze ci, kurde, z kolonii chcieli przypłynąć i im pomóc, to by coś mogło dać. Ale że nie, to nie. Gdzieś jeszcze na kolonie wchodzą. Głupie ćwoki. Obawiam się, że jesteśmy w dupie. Czemu Anglicy mnie atakują? Stoją tutaj jak debile. Może oni sami są w stanie wojny z czymś jeszcze. A tylko z tym wszystkim co ja i z całą Ameryką właściwie. No ale wiecie. To wiele nie zmienia, bo oni tutaj nie przypłyną. Gdzie te statki są? Tutaj. Żeby ich nie przychwycili po drodze. Bym się zasmucił. Okej, idą tu. Nasz dowódca. Kurwa, 13 i 23. No nie, no ja nie mogę nic z nimi zrobić. A teraz to faktycznie jesteśmy... Jestem dowódcą tego gówna, czyli że mam wpierdol i nic na to nie poradzę. Chyba, że mi zapłacę kupę forsy, ale oni się nie zgodzą. To nie o to mi chodzi na pewno. Chyba, że mi dawał nie wiadomo ile. To jest minus 1000 plus other concessions than gold. Być może zgodzę się oddać im Cumbrię. Jeżeli to jest Wargold. Czy to jest Wargold? Defender controls Lothian. Aha. To co ta wojna się toczy w takim razie, skoro to jest Wargold? Take core Lothian. A, okej. Okay. To nie mieli core na Lothian? Nie mieli. No to o chuj tu chodzi. No nieważne. Chodźcie tutaj statki, dajcie mi tutaj więcej wojska. Chociaż nie... Tylko mi zniszczą wojsko niepotrzebnie. No. Może nie powinienem w ogóle tam nikogo wysyłać i dać im się rozjebać. Ma jakiś sens. Ja wchodzę z tym i idę na... Oj. Nie! Nie można tak szybko! Akcept! Wszystkie wojny! Jeszcze z popierzem będę walczył. Zniszczyli mi, kurde, znowu armię. No, dlaczego mi to robicie? Ja tak nie chcę. Mamo! O. No nie, ja jeszcze nie byłem w takim... Ja nie wiem, co mam zrobić, słuchajcie. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Myślałem, że jestem dobry w tą grę, ale teraz jestem taki wpierdol. Statki transportowe poszły w pizdu. Część wojska jest tu, znaczy 2000, to właściwie nie jest już żadna część. Będę musiał poczekać, zobaczyć co się stanie. Zgodzić się oddać im coś. Naszą tradingą na kilka lat. Nie, teraz nawet gdyby tamci z kolonii wszyscy przyspłynęli, to i oni mieliby za małą armię, aby walczyć z Anglikami. Skąd Anglicy w ogóle mają taką armię? To też jest niesamowite. W co mnie ta Hiszpania władowała? Military. O kurwa, to ma niemal 120 tysięcy. Nice. Polaczki oczywiście, to jest bardzo dużo. Anglicy mają force limit 32.
Ale ja biję sobie 41, co im tam szkodzi. Moi drodzy, czego wy chcecie? Suggest demands? Aha. Any demands right now. Nic nie zaakceptuję w tej chwili. Okej. Okay. Diplomat. No ja bym chętnie kogoś tutaj wziął. Weźmy tego pana. Nawet dwójkowy. Potrzebuję tutaj tego trochę nadrobić, więc... 9... A może przesadziłem, wiecie? 9 i 6? Chyba go trzeba będzie wypierdolić. National Manpower Modifier. To dobre. Nic nam kurwa nie da. Zlikwidują nam tych tutaj. Wkrótce. No ja nie mogę nawet zrobić wystarczająco najemników, aby to przeżyć. Gdybym zrobił najemników, oni byliby po 13 z czymś. Jakbym zrobił 10 pułków, powiedzmy, ile byliby ci? Po 34, o kurwa, ci po 41. Okej, no to wszystko jasne. 10 pułków, no 500 dukatów, no trochę by mi wystarczyło z tych 500 dukatów, prawda? Ale, no ale nie! Nie mogę tego wygrać. Oni mają 30 tysięcy, ja nie mogę zrobić 30 tysięcy, kurde, najemników. No, w żadnym wypadku. Lofion zajęty. Czy teraz się na coś zgodzicie? Czy jest coś, co chcielibyście dostać? Nic. Mogę tym coraz podejść? Nie, to bez sensu. To będzie się nabijał ten warscore. Już papież wpierdala Hiszpanii. Francja wpierdala Hiszpanii. Węgry wpierdala Hiszpanii. Hiszpania ma jakąś flotę, ale to im nic nie da. A ci jak debile, kurde, przykleili się do mnie, zamiast popłynąć gdzieś. Miałbym jeszcze jakieś statki, mógłbym może jakąś dywersję mało zrobić, popłynąć na Kornwalię i byłoby w miarę przyjemnie, a tak to chuj tam mogę zrobić. Siedem tysięcy. Nawet nie mam statków, aby zablokować to w razie, gdyby chcieli wpaść. Gdybym miał manpower, to byłbym już wystarczająco silny. Mogę dorabiać wojsko, jakąś armię tutaj w sumie. To mi wiele nie da. Myślę, że zrobię tego. Zrobię tego. Powolutku. Możemy sobie budować wojsko, no nie? Ale jak nie mam transportowców, to na chuj mi to. Może powolutku powinienem budować transportowce. To jest 9. To jest 12. 12 transportowców w budowie. Kumbria zajęta. Chambered Demi-Canon. Wszystko to brak. Niestety, manpowera. No i będzie mi, kurde, wyczerpanie wojny rosnąć. Tragicznie. Reduce. Scottish National... Może właśnie skotcy nacjonaliści mogliby coś tutaj zorganizować. Nie mogę zrobić wasali w trakcie wojny. Nope.
Czemu nie... A. Okej. Okay. Ayrshire. Cisnął dalej zaraz mi tutaj. Oni mogą nawet nie wiedzieć, że ja tutaj wojsko trzymam, dlatego my na niej nie idą. To jest przecież ten Fog of War. Podejdą na Highlands, to by dowiedzieli. A ja nie mam statków. A jeżeli wypłynę statkami, to i tak je zaraz tracę. Czy mógł odzyskać manpowera poprzez rozwiązanie tego wojska? To mnie rozwiązał i zbudował na nowo w Irlandii. That would be good. Ale ich flota zaraz mnie rozjebie, nawet jeżeli spróbuję po prostu... Ich flota mnie zniszczy, jeżeli ja spróbuję tylko te tutaj jakoś skonsolidować i popłynąć, odebrać tych ludzi na Western Isles. St. Kitts. Załatwione. Odstawę zablokować. Czy może to był zły pomysł? No ale okej. Mało istotna rzecz w tej chwili. Anglia. Czy może już coś chcesz? Nic nie chcesz dalej? Nie, ja chcę offer tribute, kurde. Wants other concessions than gold. Znaczy się przykleili i biegną za mną. Don't attach to this unit and don't attach to this unit oraz don't attach to this unit. Do tych też nie. I nagle wszystko staje się jasne. Tu jest Hiszpania. Może uda mi się tych teraz jakoś zabrać i... na Menster skonsolidować, a później wypłynąć, dobrać stamtąd jeszcze jakieś wojsko. Bo tych tutaj to na razie nie zdążę i tak. Dam radę? O, tu Hiszpania ich przyblokowała. Francuzików. Mamy 6000, ok, możemy płynąć tam. Nie powinien nas złapać. Tych na pewno nie zabiorę, bo tutaj ci Anglicy popierdalają jak szaleni. Nie, nie wybronimy się. Może jakbym to 7 jeszcze zabrał, to coś tam mógłbym ugrać, ale to by nie robiło różnicy. Okej, okay, tych tutaj zaraz stracimy. Żeby tutaj stali. Może nas tak... Oni mają 5 artylerii w jednym. Kurwa. Ostro. Dwójka, weź spierdala jednak, ja nie chcę dwójki. Jedynkowego mogę wziąć. Doprowadziliśmy tych, świetnie. Tych tutaj połączmy. Wszyscy się zgadzają, okej, okej, mamy 9. Teraz mam 9, to mogę tamtych zabrać, tylko że Anglicy tu przypłyną, więc ja wezmę teraz na 4. Spróbuję tam popierdolić. Zobaczymy, czy coś... Czy to się może udać. Co to jest? Peace of France? White Peace? Accept. Zostawiłem Hiszpanię, ale no chuj, cóż poradzę. Attach. Teraz ja chcę popłynąć tu. Wcześniej nas złapali w jakiś kurde tajemniczy sposób, ale okej. Okay. Teraz mamy tutaj 8-5-1. Doróbmy artylerię. No, już pływają, kurde. Dobrze, jestem schowany. St. Martin. Chyba trzeba gdzieś dalej.
wybrzeżem, jeżeli chodzi o kolonizację. To już jest tropikalne, kurde, nie chcę tropikalnego. Oni będą unikać tropikalnego, więc ja też będę unikał tropikalnego. Będziemy ich prowadzić przy, tutaj jakoś... przykrócić trochę. Weźmy tych. No bo nie, to jest bliżej. Tutaj się staniemy. Będzie w porządku. Kurwa, kurwa. Przecież nawet z jedną ich armią nie zdałem wygrać. A co mówisz jeszcze z drugą większą? A, Francję ustawiamy jako rywala. Nie. Coś nie, to jestem ja. Francja? Francja, rywal Irlandia, tak. Oni się trochę niepoważni robiąc takie rzeczy, ale no cóż poradzę. Czyli moimi rywalami jest Anglia, Brytania i Francja. No to chuj, też muszę ustawić w takim razie. Francję jako rywala, nie będą już moimi sojusznikami niestety. Mam niepotrzebnie Portugalię ustawioną jako rywala w tej sytuacji. Ale dobra, zostawimy to. Oni dalej się nie zgodzą na nic. Cześć, zaraz zobaczymy. Nic. Po co oni w ogóle mnie atakują, skoro nic nie chcą ugrać? Czy oni chcą zabrać mi całą Szkocję od razu? To nie jest akceptowalne. Już mają dobry war goal. Lost kolonializm, dlaczego? Aha, bo już nie graniczę osobiście z żadną ich prowincją. Okej, spoko. Czaję, czaję. Guadalupe. Więc wyślemy teraz to. No powiedzmy, że tam. Kurde, mogę produkować to wojsko w nieskończoność, ale... Na chuj mi to. Aż te stateczki tutaj pływają... A, jak mi zabiorą Aberdeen, to tamte statki stracę. Może będą się gdzieś spierdolić. Popłynąć tam, to będą... To są szybkie statki. Gdyby mi się udało gdzieś tam sobie podpłynąć. Aby nie tracić statków. Więc jak oni się stąd zabiorą, to ja będę mógł... sobie gdzieś tutaj wylądować, tylko na razie się boję. Może powiedzmy, że jak tędy przypłyniecie. I ja sobie tutaj. Tędy, tędy i stąd jakbyśmy mogli na przykład wbić się w Connaught. To by praktycznie miało sens. Może jakbym tą armię połączył z najemnikami, to już by wtedy zaczęło być jakąś siłą. Jakby Anglicy zebrali swoje statki. Papal State, może chcesz spierdalać? Bo ja nie potrzebuję wojny z tobą, wiesz? 18-23. No nie będę konsidował defeata, to mi tam nic nie robi. Zresztą wolę mieć już jasną sytuację. A, Brytania, jeszcze z Brytanią walczę. Chociaż Hiszpania i Portugalia zaczynają Francuzów wywalać, ale no nie, ja nie sądzę, aby Hiszpania jeszcze chciała mi pomóc z Anglikami. Nawet gdyby tam wygrali. Co to za kolonializm dostałem teraz? A, tutaj. Dobrze. Niedługo cała Szkocja będzie pod ich panowaniem.
Worek zaszczyt nie jest za wysoki. No, obniżę go jeszcze. Chuj z zacofywaniem się. Może koń to wszystko zajmą, to uznają, że wygrali i troszeczkę... Wow, Niderlandy, o jacie, ale ja... Nieźle. Ale no, może oni to jakoś... może zredukują swoją armię poniżej limitu, kiedy już stwierdzą, że są bezpieczni. A może liczę na inteligencję komputera trochę za bardzo. Niderlandy, widzę mój nowy sojusznik. To jest bardzo silny kraj, ma to jest tak kurewska bogate prowincje. Mogliby mi bardzo pomóc. Znaczy, oczywiście w trakcie tej wojny już na pewno do niej nie dołączą, ale... Ale na przyszłość mogą się przydać. Offer Alliance? A, że jestem w trakcie wojny, więc nic z tego, okej. Okay. Czaję, czaję. Zwiększmy tutaj... Te wszystkie taryfy. Zarobimy jeszcze trochę kasy. Dzięki temu, bo zacząłem tracić kasę przez to, że nie mam tutaj tych prowincji. W swoim bezpośrednim posiadaniu. Jaki jest skład mojej armii? 952. No to zróbmy tutaj jeszcze piechotkę. Zaczekamy na manpowera. To robimy jeszcze kawaleryjkę. Kurde, ale jak oni nawet zablokowują mi statkami transportowce, to ja nawet nie będę mógł jak do nich przypłynąć. Hiszpania, masz już pokój z tamtymi? Masz jeszcze tylko Papal State. Kto by myślał, że państwo europejskie miało, kurde, taką armię? Nice. Ale też będę musiał najpierw tamto załatwić, żeby móc tutaj... Wszystko zrobić. Nie pomogą nam. Dziesięć, sześć, dwa. Kurde, nie mogę połączyć tych statków przez to, że oni tutaj są. Zobaczysz, Hiszpania zniszczyła im flotę. Może bym mógł coś z tym zrobić. O, peace offer, co my tutaj mamy? Annual treaties with Spain. 110 dukatów. A, to nie jest jeszcze takie źle. Takie złe. Zobaczmy, czy mogę ugrać coś mniej inwazyjnego, bo ja bym chciał zachować swój sojusz z Hiszpanią jednak. A, Hiszpania zajęła im kolonię? Tonkawa? Gdzie jest Tonkawa? A, gdzieś czego jeszcze nie widzę nawet. Ło, kurwa. Dobrze wiedzieć, że tam coś jest. Zatem... No, Demand Tribute na, oczywiście nic się nie zgodzą, ale... Czy jeżeli ja zapłacę jakąś kasę, czy to wam cokolwiek daje? Nie. Other concessions than gold. No spoko, spoko. Jeżeli ja wezmę Concede Defeat... to prawie ma sens. Okej. Annual Treaty with Spain. Nie, to wiele nie daje. To was nie interesuje. Ej, no dobra, to... No, jeżeli ja to biorę, to nie jest jakoś tak tragicznie. Być może, jeżeli jeszcze trochę to przeczekam... Nie, Warscore będziemy tylko tracić, więc to się nie uda. Trzeba im coś oddać, póki nie jest za późno. Więc ją oddam Cumbrię. I teraz dorzucę trochę kasy. Ale więcej za to nie oddam... Nie odrzucę sojusz z Hiszpanią. Oj, dobra, nie, to już jest trochę przesada z tą kasą. Nie. Annual Treaties with Spain. Właśnie się na to zgadzacie. Oj, dobra, zaraz się okaże, że wynegocjuję dokładnie to, co oni chcą. Dokładnie tak, teraz to, co ja mogę zrobić, to jest jeszcze gorzej. Dobrze, słuchajcie, ja się mogę zgodzić na to, co mi zaproponowaliście. Być może zdążę jeszcze odnowić ten sojusz z Hiszpanią.
Accept. Ale następnym razem będę gotowy. Trochę transportowców poszło się jebać, ale dobra. Aha, jeszcze mam wojnę dalej z państwem papieskim, ale to już nie jest istotne. Mamy rekonkwistę na Anglię. Z Nakumbrię będzie można sobie spokojnie zaatakować rekonkwistą. To akurat pięknie. I trzeba jakieś duże statki zrobić, wiecie? Limit statków mamy bardzo duży, więc można by się tym zająć. Early Karak. Myślę, że lepsze będą można... Lepsze można zrobić niedługo. Właściwie to już... Tak, już kurde, niektórzy przymierzają się do galeonów, a ja bym Early Karak robił. Trochę wstyd. Więc może się wstrzymam z tym. Przede wszystkim wy z barkami musicie Londyn osłaniać. Attach to transport. Poproszę do Ayrshire wyjść. Teraz wrócimy tutaj. Weźmiemy kolejnych. Attach to transport. Nie wciskamy tu. Ok, stajemy na Lothian. Czyli war goal to był Lothian, ale oddaliśmy Cumbria. Ja tam jestem zadowolony z tego. Mogło być dużo gorzej. Teraz może będę mieć sojusz z Niderlandami, chociaż oni mają problem. Burgundia, Węgry, Papal State, Savoy, no tak. No ale to i tak całych ich tam tutaj nie wyjebią. Wezmę sobie sojusz z Niderlandami. Niderlandy, patrzcie jakie mają flotę. Jest lepsza niż angielska chyba. O, i tu jeszcze. Wow! Hej! Ale Burgundia, no. Dobra, flota. Pokażcie mi flotę. No, Niderlandy. Proszę bardzo. A Anglia? Anglii nawet tutaj kurde nie ma. 2, lekkie 14. No dobrze, bardzo dobrze. To będzie bardzo dobry sojusznik w tej sytuacji. W tym miejscu. Jeżeli Burgundia mnie wpierdoli za bardzo, to jeszcze sobie jakoś się to ogarnie. Oni się zgodzą na sojusz ze mną, tylko że niestety mamy annual treaties, więc to zabiera za jakiś czas. Także jeszcze improved relations zrobimy z nimi. No i zrobię też improved relations z Niderlandami w sumie. Tylko dopiero jak wróci mi koleś. 23. Proszę bardzo. O, jeszcze leader fire. No, no i dobrze. To jeszcze sobie troszeczkę wojska dorobimy i będzie wszystko w porządku. Kolonizacja będzie postępować. Hej, tak! Tak! To był długi odcinek. Przyjebany odcinek. Tak naprawdę wiele się nie wydarzyło, poza tym, że wydarzyło się wiele, ale w bardzo krótkim czasie gry. Wow. Trochę mnie ta wojna przeraziła, ale nie było aż tak źle. Także cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym przypuszczalnie będzie kolejna wojna z Anglią. W której tym razem wygram, bo limit wojsk mam dobry. Tylko muszę zdążyć dorobić wojska. Także cześć. Kurde.